BMW M760 Li. Samochód, w którym relatywnie młoda osoba, bez zarostu i o dość szczupłej budowie, wygląda dokładnie tak, jakby otrzymała na wypad do McDonalda z kolegami samochód od bogatego ojca. W tym wypadku, nawet jeśli tak to wygląda, to tak nie jest, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że przy olbrzymiej bryle przedłużonej najmocniejszej siódemki wyglądam głupio. Do tak drogiego i potężnego samochodu pasowałyby również ciemne klimaty, czarne charaktery. BMW M760 Li wygląda majestatycznie, przemierzając ulice miasta pod osłoną nocy. Wygląda też niebezpiecznie, ale nie potęgujmy tego klimatu. Na 20-calowych felgach ta wielka konstrukcja oblana lakierem San Marino Blue za 17 tysięcy złotych wygląda rewelacyjnie. Zwraca uwagę niemalże wszystkich na ulicach. Zazdrosne spojrzenia można zliczać za pomocą klikacza z reklamy Axe. Skupmy się na liczbach. Pod olbrzymią maską kryje się dinozaur wśród wysilonych małolitrażowych silniczków. 12-cylindrowa jednostka benzynowa M-Performance Twin Power Turbo o pojemności 6,6 litra i mocy 610 koni mechanicznych oraz maksymalnym momencie obrotowym równym 800 Nm. Wyrywa się do skoku z nieprawdopodobną siłą. Wgniata bardzo mocno w fotel. Jest w tym momencie najmocniejszym samochodem, który do tej pory pojawił się w programie. Pierwszą setkę osiąga w czasie 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona kagańcem wynosi 250 km na godzinę. Opcja M-Drivers Package podnosi ją do 305 km na godzinę. Napęd przenoszony jest na obie osie za pomocą 8-stopniowej rewelacyjnej przekładni Steptronic. Jeżeli chcemy natomiast wykorzystać pełne możliwości tego 609-610-konnego silnika, to warto zrobić coś w rodzaju kontroli startu, bo rzeczone launch control oczywiście nie jest tutaj dostępne. Natomiast żeby uzyskać pełne przyspieszenie i wyczuć wszystko, co się da, poczuć wszystko, co się da z tego rewelacyjnego przyspieszenia wynoszącego 3,7 sekundy do setki, należy zatrzymać się w danym miejscu, przełączyć tryb sportowy, nacisnąć hamulec z całej siły, dodać gazu i puścić hamulec. Pierwsza setka pojawia się szybko, później leci już druga, ale samochód bardzo fajnie strzela podczas zmiany biegów zupełnie niepodobnie do siódemki. Jest to coś, co całkowicie zaskakuje. Zresztą dźwięk wydechu jest tutaj fantastyczny. No i dźwięk pracującego 12-cylindrowego, ponad 6-litrowego silnika na wysokich obrotach jest naprawdę fantastyczny. Ten dźwięk powoduje uśmiech na naszych twarzach i jest to zadziwiające. Coś, o czym już mówiłem, ma tu duże znaczenie. Flagowce z najwyższych półek mają to do siebie, że nie zachęcają do szybkiej jazdy. Komfortowe pneumatyczne zawieszenie tak izoluje nas od warunków na drodze, że mamy ochotę zasnąć. Równomierny warkot benzynowego 12-cylindrowego silnika M760 Li generuje uśmiech na twarzy, ale nie powoduje, że mamy ochotę wystartować w 1/4 mili. Zresztą do przyspieszania i bardzo dynamicznej jazdy może nas zrazić nieco spalanie tego samochodu. No tutaj ciężko jest uzyskać wartość poniżej 22-25 litrów na 100 km. Tak czy siak, czy macie lekką nogę, czy ciężką, i tak auto pali 20-30 litrów. I tyle. Na pewno osoby, które stać na samochód, które kupują sobie siódemkę za prawie 1 000 000 zł, nie zwracają zbyt dużej uwagi na spalanie, na to, ile
auto spala paliwa, czy jest ekonomiczne, czy nie, ale jestem wręcz pewien, że takie bogate osoby niespecjalnie lubią co jakiś czas mieć konieczność wyjścia z samochodu na mróz, żeby zatankować samochód, bo w przypadku tego auta ten samochód trzeba tankować bardzo często. Lepiej już jeździć spokojniej i wolniej. Zresztą się w sumie opłaca, bo nawet sportowa siódemka nie da nam takiego komfortu psychologicznego i bezpieczeństwa, jak na przykład M3. Nie będzie prowadzić się tak fantastycznie jak M3. Nie da nam takiej radości z jazdy. Trzeba pamiętać, że pneumatyczne zawieszenie nawet w trybie sportowym nie będzie fantastycznie, nie będzie dobrze trzymać się drogi. Po prostu ideologia nie pozwala stworzyć świetnie wyglądającej sportowej siódemki, idealnej na niedzielne track day'e. Za regulację układu jezdnego odpowiada system Executive Drive Pro. Jest tu również stabilizacja przechyłów bocznych. Sam samochód, mimo poruszania się na oponach Performance i 20-calowych obręczach M, oferuje całą masę komfortu i spokojnie może konkurować z S-klasą czy A8. W kwestii komfortu i poruszania się po drogach istotnym jest również aktywny układ kierowniczy, odpowiadający również za minimalny skręt tylnych kół, ułatwiający manewrowanie w ciasnych miejscach. Jazda przedłużoną siódemką w mieście nie należy do najłatwiejszych, biorąc pod uwagę jej długość. W ciasnych uliczkach, w ciasnych miejscach parkingowych na pewno czymś, co ułatwi nam jazdę, będzie skręt na tylną oś, bo dzięki niej auto jest bardzo zwrotne jak na swoją długość. Do tego system kamer 360 stopni oraz rozmaite czujniki parkowania. To zdecydowanie ułatwia sprawę. Natomiast nie należy zapominać o tym, że parkowanie tym autem może być naprawdę ciężkie. Szczęśliwie jazdę w korkach uprzyjemni nam bardzo wiele gadżetów dostępnych w tym samochodzie. Jest to telewizja, jest to system umożliwiający podłączenie telefonu komórkowego, dzięki któremu możemy się na przykład podłączyć przez Spotify. Jest to radio, doskonały system audio Bowers & Wilkins, który daje nam naprawdę czysty dźwięk, przyjemny. Tworzy się tutaj taka fantastyczna atmosfera, do tego masaż w podgrzewanych i wentylowanych elektrycznie ustawianych fotelach. Podgrzewane tutaj są nawet podłokietniki, czyli jest to rozwiązanie wzięte z S-klasy. Choć nie da się ukryć, że akurat pod tym względem lepiej mają pasażerowie tylnej kanapy, natomiast najbardziej dyskryminowaną postacią w kabinie M760Li jest pasażer siedzący obok kierowcy. Nie posiada opcji masażu fotela. Przejdźmy do tyłu. Tu zaczyna się prawdziwa magia. Dwa niezależne fotele i ten prawy, najbardziej uprzywilejowany. To miejsce, w którym dzieje się magia po naciśnięciu przycisku lub wybraniu opcji za pomocą tabletu. Cały fotel zmienia się w leżankę. BMW dba o nasz komfort. Za pomocą tabletu, który wysunie się ze swojego miejsca i jeśli będziecie chcieli go tylko chwycić, macie kontrolę niemalże nad całym światem. Nad całym światem BMW. Możecie otwierać i zamykać zasłony, zmieniać stacje radiowe, uruchamiać system rozrywki, uruchamiać masaż w fotelach, przesuwać siedziska, włączać bądź wyłączać oświetlenie, zmieniać kolory oświetlenia nastrojowego. Wszędzie macie całą masę doskonałej skóry, świetnych dodatków, świetnie wykończonych elementów. No tutaj wnętrze jest naprawdę bardzo, bardzo luksusowe. Cieszy ta doskonała skóra nappa, która w tym wypadku jest akurat czarna. To wykończenie wnętrza jest tutaj ciemne. Zastanawiam się, jak wyglądałoby jasne wykończenie wnętrza. Być może o wiele, wiele lepiej. Należy zwrócić uwagę na miękką podsufitkę wykończoną alkantarą oraz dywaniki o wysokim runie, które bardzo przypominają mi te w Rolls-Royce. Natomiast
w Rolls-Royce nasze stopy bardziej zapadają się. No i co, uważacie, że ten materiał powinienem przeprowadzić jadąc z przodu za kierownicą siódemki, czy z tyłu? Czy może nie ma to znaczenia, bo BMW 7 po prostu prowadzi się niesamowicie dobrze, jest bardzo komfortowe, bardzo wygodne, jak każde auto za kwotę blisko miliona bądź przekraczającą milion złotych. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że samochody za takie pieniądze po prostu nie mają prawa być złe. Muszą być rewelacyjne i muszą w 100% odpowiadać potrzebom klientów. Na dodatek, siedząc na tylnej kanapie, nie muszę się martwić tym, że jadę za wolno, bo takimi autami... tak. Dobrze, M760 Li jest autem, którym można jeździć szybko, ale chciałem powiedzieć, że trochę się nie chce, bo po prostu jest takie komfortowe i tak płynie sobie i chyba o wiele fajniej jest jednak jechać powoli. Być może mój obecny kierowca nie podziela ze mną, nie podziela tego zdania. Na dodatek ważnym jest też to, że siedząc na tylnej kanapie nie muszę się również zastanawiać nad tym, że w zasadzie slogan, który widnieje na tablicy rejestracyjnej, na ramce tablicy rejestracyjnej w zasadzie chyba każdego BMW z parku prasowego BMW Polska, trochę tutaj nie pasuje. Chodzi o to, że sloganowa radość z jazdy chyba nie dotyczy siódemki, gdyż tutaj co najwyżej możemy cieszyć się z komfortu i luksusu, bądź czerpać rzeczywiście wspomnianą radość z jazdy, ale na tylnej kanapie. Ja natomiast wygłoszę taką być może kontrowersyjną tezę, a raczej zadam pewne pytanie. Czy dysponując kwotą miliona złotych, nie wolelibyście pokusić się i zakupić małego Rolls-Royce'a? Biorąc pod uwagę, że niespecjalnie się starając, bylibyście w stanie wycisnąć przy konfiguracji siódemki kwotę 1 200 000, to 1 400 000 złotych za Ghosta wydawałoby się kwotą nie tak odległą i bardzo kuszącą. Otrzymalibyście nieporównywalnie większy prestiż w tym samym koncernie. Cóż, testowany dziś model kosztował wyjściowo 827 tysięcy złotych i po kilku dodatkach osiągnął kwotę rzędu 963 tysięcy złotych. Dodatkowe były tu jedynie panoramiczne dachy, przyciemniane szyby, ceramiczne aplikacje na desce rozdzielczej, kamera 360 stopni, system audio, tylny spoiler, lodówka, telewizja i szereg innych pakietów. To temat do dyskusji. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie kanał i na razie.